wygraliśmy zgłoszenie o pożarze mieszkania na poddaszu. Zresztą to ten pożar było widać już z daleka, ponieważ płomienie wychodziły ponad dach. Strażacy przybyli na miejsce, przystąpili do akcji. Rota, która weszła do mieszkania, znalazła lokatorkę, która leżała na podłodze, ewakuowali ją na zewnątrz i przystąpili do udzielania pomocy medycznej, ponieważ osoba była nieprzytomna z oznakami poparzenia. Pozostali strażacy zajęli się gaszeniem pożaru. Przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego. Niestety stwierdził zgon tej lokatorki. W tej chwili pożar już mamy ugaszony. Na miejsce przybyli technicy policji, dokonują oględzin. Osoby, które były ewakuowane, mają zapewnione miejsce zastępcze w szkole. Najpierw do autobusu byli ewakuowani, teraz natomiast przejdą do szkoły. Te osoby, które będą miały możliwość skorzystania z pomocy rodziny, żeby tam zamieszkać, będą się przemieszczały do rodziny. No w tej chwili część zastępów już wraca do jednostek. Akcja będzie za chwilę dobiegała końca. Czy cała kamienica jest obecnie ewakuowana? Cała kamienica była ewakuowana. I też cała kamienica na razie jest wstrzymana z eksploatacji. Wyłączona jest instalacja elektroenergetyczna. Również pogotowie gazowe sprawdza stan instalacji gazowej. Na szczęście pożar nie rozprzestrzenił się do sąsiednich pomieszczeń, ale jest uszkodzony dach. Te instalacje wymagają ponownego zbadania. Czy wiadomo już, co mogło być przyczyną tego pożaru? Nie, no, na tą chwilę trudno mówić o przyczynach powstania pożaru. Zresztą również biegły policji będzie dokonywał oględzin.